trwa dramatyczna walka ze skutkami powodzi, która nawiedziła południową część Polski. Tymczasem tragedii w niektórych miejscach można było uniknąć, gdyby nie polityczne spory i wsłuchiwanie się w pseudoekologiczne głosy, nawołujące do rezygnacji z budowania zbiorników retencyjnych. Największy zbiornik przeciwpowodziowy w Polsce, Racibórz Dolny, od niedzieli przyjmuje wodę wezbraniową na Odrze. Uruchomienie zalewiska ma pomóc powstrzymać piętrzącą się falę i uchronić przed powodzią m.in. Kędzierzyn-Koźle, Opole czy Wrocław. Ten olbrzym jest w stanie zebrać 185 milionów metrów sześciennych wody. W tym momencie przyjął już ponad 50 milionów. Budowa zbiornika mającego przeciwdziałać wielkiej wodzie pochłonęła 2 miliardy złotych. Inwestycję zapoczątkowaną przez rząd PO-PSL dokończyła Zjednoczona Prawica. Myśląc przyszłościowo, zbiornik był koniecznością, ale nie udało się dokończyć inwestycji pobocznych, wskazuje była wiceminister klimatu i środowiska i poseł PiS Małgorzata Golińska. Z części musiano zrezygnować ze względu na olbrzymie protesty społeczne. W moim przekonaniu często podburzane nie tylko przez organizacje aktywistyczne. Szansą na zabezpieczenie przed powodziami miasteczek i wsi są małe zbiorniki retencyjne zbierające wodę. Nie wszystkie udało się wybudować, bo w inwestycje mające chronić ludzi wdarła się polityka. Tak było w 2019 roku na terenie Kotliny Kłodzkiej. Przeciwko budowie zbiorników byli tamtejsi samorządowcy, których wspierała polityk Platformy Obywatelskiej Monika Wielichowska, dzisiejsza wicemarszałek Sejmu, dla której inwestycje były za drogie. Płynął czas, powstała jakaś analiza, zostało na nią wydane kupę pieniędzy, zapytam ile dokładnie. Protesty lokalnych polityków wspierały organizacje pozarządowe i pseudoekolodzy, którzy alarmowali, że budowa zbiorników zdewastuje lokalną przyrodę. Przypomina radny powiatu kłodzkiego Jerzy Dec. Na terenie ziemi kłodzkiej te zbiorniki gwarantowałyby nam przynajmniej względny spokój. Gwarantowałyby bezpieczeństwo dla życia i mienia ludzi. Pod naciskami rząd Prawa i Sprawiedliwości ustąpił. Rezygnację z inwestycji ogłosiła pochodząca z tamtych terenów minister Anna Zalewska. Stowarzyszenia, które były dzisiaj obecne na spotkaniu, i burmistrzowie czy też wójtowie otrzymają jednoznaczną informację od rządu ziemi kłodzkiej, że tych inwestycji, o których mowa, czyli kolejnych zbiorników, po prostu nie będzie. Inwestycji na tym terenie nie chciała finansować Komisja Europejska. Urzędnicy uznali, że liczba mieszkańców, których inwestycje mają chronić, jest zbyt mała, a koszty środowiskowe zbyt duże. W taką narrację wpisywała się także ówczesna poseł Zielonych Urszula Zielińska, dzisiaj wiceminister klimatu i środowiska. W dobie zmiany klimatu i postępującego problemu suszy inwestowanie w zbiorniki zaporowe niszczące przyrodę jest w naszej ocenie najgorszym możliwym rozwiązaniem. Dzisiaj miejscowości leżące w Kotlinie Kłodzkiej są najbardziej zdewastowane przez powódź. To pokazuje, w co państwo musi inwestować, nie zważając na pseudoekologiczne głosy, zaznacza doradca prezydenta do spraw środowiska Sławomir Mazurek. Zbiorniki retencyjne, zbiorniki mokre, suche, poldery to są bardzo ważne instrumenty, które budują też bezpieczeństwo państwa, budują odporność państwa na ekstremalne zjawiska. Mocno krytykowane były również działania poprzedniego rządu związane z zakupem nowoczesnego sprzętu i wyposażenia dla służb ratowniczych. Przekonywano m.in., że sfinansowanie zakupu śmigłowców Black Hawk przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej było niezasadne. Teraz nowoczesna maszyna pomaga w ratowaniu ludzi. Obecna koalicja rządząca krytykuje poprzedników za miliardowe inwestycje wspierające Państwową i Ochotniczą Straż Pożarną, które miały być elementem kampanii wyborczej. Kataklizm pokazał, że dobrze wyposażone służby to podstawa, podkreśla były wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Wąsik. Dzisiaj sytuacja pokazuje, że każdy samochód strażacki, każda łódź płaskodenna, każda motopompa, każda cysterna na wodę jest na wagę złota. Środki na zakup nowoczesnego sprzętu pochodziły też z Funduszu Sprawiedliwości, tak mocno krytykowanego przez rządzących.